Nazywam się Nikola Szady, mam 16 lat, aktualnie jestem w drugiej klasie szkoły zawodowej numer 2 we Wrześni. Jestem na kucharzu, z czego bardzo się cieszę. Śpiew ogólnie występuje już u mnie od najmłodszych lat. Odkąd pamiętam, oglądałam z moją siostrą bajki Barbie i były te księżniczki wszystkie i w ogóle zawsze sobie śpiewałyśmy. No i gdy nauczyciele zobaczyli we mnie to, że mam ten talent, brali mnie, żebym śpiewała przy różnych przedstawieniach, tak jak Mikołajki, Dzień Babci czy Dzień Dziadka, mamy tam taty. No i później, gdy pojawiła się szansa na sukces i moja wychowawczyni, pani Joanna Michalak, zgłosiła mnie właśnie pierwszy raz na szansę na sukces. Nie powiem szczerze, że trochę się bałam. Zastanawiałam się, jak mi pójdzie, ponieważ nigdy nie byłam na żadnym konkursie. To było wtedy pierwszy raz takie moje doświadczenie, które się u mnie pojawiło. No i pojechałam, zdobyłam wyróżnienie, z czego bardzo się cieszyłam. I odtąd wtedy zaczęła się ta moja, rozwijać ta moja kariera muzyczna, czyli że zaczęłam jeździć właśnie na te konkursy. Później razem z rodzicami podjęliśmy decyzję, żeby jednak ten śpiew rozwijać dalej u kogoś, kto się bardzo na tym zna. Chodziłam przez kilka dobrych lat do pana Szymona Szafraniaka do WOK-u. Również grałam u niego na pianinie. Niestety pianino to nie był mój instrument, który jednak no, potrafiłam na nim grać, bo pojawiało się tak, że czasami zniechęcało mnie to bardzo i uczyłam się czasami nawet dzień przed lekcją. Gdy później jednak postanowiłam po ostatniej w sumie szansie, która była 2 lata temu jeszcze, gdy zdobyłam tą główną nagrodę, żeby u pana Piotra Nowaka zaśpiewać w studiu, stwierdziłam, że jednak no, warto się rozwijać, żeby jednak dążyć do tego i robić coś z tym dalej, żeby to miało też sens i przyniosło mi z tego dobre korzyści. Stwierdziłam, że zapiszę się do szkoły muzycznej. Dostałam się zarówno i w Słupce, jak i we Wrześni. Na gitarze też zaczęłam właśnie w szkole muzycznej się uczyć i po prostu czasami w domu, jak mnie najdzie ochota, to coś sobie jeszcze pogram, bo bardzo dużo pamiętam. Bardzo lubię śpiewać, jak się nawet maluję. Zawsze na przykład przy wyborze piosenek patrzę na to, żeby pokazać trochę więcej i żeby ta piosenka przekazywała też emocje co do widzów. Bo no jak dla mnie to jednak na tym też polega ta muzyka, a nie tylko byle, żeby sobie zaśpiewać i pokazać, że niby się umie, ale jednak no trochę, no, warto jednak coś więcej pokazać i ja zawsze staram się też dobierać piosenki, żeby mi pasowały do głosu i żebym się też czuła w tym dobrze. Bednarek. Mam 7 lat, chodzę do klasy drugiej, uczy mnie pani Michalak. No i bardzo lubię śpiewać przez to, że zawsze sobie mogę przypomnieć w głowie, że rytmy mi idą o różnych piosenkach. Na przykład jak takie na przykład witaminki, jakieś ramię w ramię, o takie coś i lubię bardzo sobie wymyślać melodię. Występowałam na szansie na sukces i bardzo się cieszyłam, bo udało mi się wygrać chociaż raz w życiu. No i się bardzo cieszyłam z tej okazji, że mogę spróbować jeden raz chociaż zaśpiewać coś. Planuję taki zespół swój, gdzie będę mogła pisać swoje piosenki, będę miała jakichś fanów. Coś takiego, będę śpiewać na scenie, będę miała swoją karierę taką. Ruszamy w dal, zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas buzuje ze wszystkich sił.
Ty, siostry, masz we mnie dobrze, wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię. Bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie, moja miła, tańcz i nie żałuj żadnej z chwil. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas, więc moja miła tańcz.